20 lat po katastrofie w Czarnobylu ma miejsce kolejny wybuch, a wokół elektrowni pojawiają się tajemnicze artefakty i zmutowane stwory. Do zony przybywają także śmiałkowie poszukujący zarobku. Tak w ogromnym skrócie można opisać fabularny wstęp do gry terenowej Stalker Silesia na terenie będzińskiej kopalni Grodziec. Odbędzie się tutaj LARP z angielskiego Live Action Roleplay. Jest to gra, w której grupa osób wciela się w pewne postaci, całkowicie inne lub bardzo podobne do tego, kim są na co dzień. Te osoby poniekąd wymyślają te swoje postacie, swoje charaktery. My, jako zespół organizatorski, piszemy im tak jakby karty postaci, ale nie rozumcie tego jako scenariusz, jako kwestię, tylko jako takie dossier, jako takie curriculum vitae, z którego gracz wyciąga, powiedzmy, jakieś tam główne kwestie, charakter swojej postaci, jej motywacje, jej historię, jej relacje, znajomości, cele, moralność. I na te kilka godzin, dni, zależy od gier, wciela się w tę postać w świecie przez nas przygotowanym. Impreza Stalker Silesia rozpoczęła się w czwartek 14 września, a trwała aż do niedzieli. W tym czasie uczestnicy mogli być świadkami niesamowitych wydarzeń przygotowanych przez twórców. Cała impreza zaczęła się już w czwartek, w godzinach porannych, aczkolwiek był to taki dzień, aby po prostu gracze mogli przyjechać, posiedzieć, napić się piwka, porozmawiać, wziąć udział w różnych konkursach. Gra terenowa zaś, czyli moment, w którym gracze tak naprawdę przestają być osobami, którymi są na co dzień, tylko stają się postaciami gry, zaczyna się dzisiaj w godzinach wieczornych, w piątek. Planujemy zakończenie na sobotę około godziny północy, być może niedziela pierwsza, druga, zależy jak gra się będzie toczyć i jak będą wyglądały decyzje graczy, gdyż staramy się jak najmniej moderować rozgrywkę, zostawiamy to uczestnikom, aby to oni tworzyli świat, którego wszak są postaciami. Staramy się skupić na tym, aby opowiedzieć pewne historii poszczególnych ludzi, którzy, jak już wspomniałem, mają swoje karty postaci, wymyślili sobie, kim tam są i na podstawie tego, co będą robić, będą żyć to swoje życie, przeżywać te swoje historie. No ale jak w każdym świecie, zawsze dzieje się coś w tle. Są jakieś wydarzenia, są jakieś rozgrywki na wyższych szczeblach, są w końcu parachunki, są jakieś sekrety, tajemnice, teorie spiskowe, szalone eksperymenty szalonych naukowców. Wiele z takich historii będzie się gdzieś działo w tle, a z racji na to, że znajdujemy się lub przenosimy się do świata dość ciekawego, świata, w którym prawa fizyki nie do końca czasami obowiązują i powstają twory, których nie ma na co dzień w Będzinie, w Warszawie, Krakowie, Gdańsku czy nawet Piotrogrodzie, to pewne elementy świata, światów fantasy, takiego poniekąd realizmu magicznego będą się tutaj pojawiać i gracze będą mieli możliwość interagować, stać się do głównymi bohaterami albo szarymi eminencjami tych właśnie wydarzeń. Rozgrywka odbywa się w uniwersum znanym z gier komputerowych z serii Stalker. Jednak organizatorzy pozwalają na znaczne zmiany i modyfikacje świata przedstawionego. Po co trzymać się ciągle tych takich banalnych, wręcz popularnych konceptów, jeżeli można pozwolić temu światu rosnąć? Dlatego też zdecydowaliśmy się, aby lata w naszej imprezie biegły i aby ta historia rozwijała się normalnie, chronologicznie, tak jak nasz czas. Dlatego w naszej zonie Stalker Silesia 2017 mamy 2017 rok. A przy okazji pozwoliliśmy graczom wpływać na fabułę do naprawdę dużego stopnia. Stalkerzy, którzy są bohaterami będzińskiego LARPA, to postacie z gry komputerowej, które nielegalnie dostają się do zamkniętej przestrzeni wokół elektrowni, by eksplorować teren i czerpać z tego zyski. W ognisku udało nam się podać taką bardzo krótką definicję stalkera. Stalker to jest złomiarz ekstremalny. Stalkerzy pozyskują artefakty z anomalii, czyli z miejsc bardzo niebezpiecznych, przez to, że te artefakty są bardzo ciężko dostępne, mają dużą płynność na czarnym rynku. Dużo kosztują, ale ich eksploracja jest nielegalna, dwa, że bardzo trudna. I w ukryciu, żeby uciekając przed wojskiem, próbują zarobić na swój kawałek chleba. Teren stacji Janusz, jak w świecie stalkerów nazywają się nieużytki po kopalni Grodziec, jest miejscem, gdzie ścierają się ze sobą rozmaite frakcje. Uczestnicy imprezy wcielają się w postacie, które mogą podzielać lub przeciwstawiać się dążeniom konkretnych grup. Jestem tutaj na stacji naukowcem, panią naukowczynią Karkową. Będę tutaj wszystkim naukowcom mówić, co mają robić dla dobra stacji, co trzeba zrobić, żeby stacja prosperowała jak najlepiej i co trzeba zrobić, żeby... Jak możemy pomóc stalkerom? Chcemy, żeby stalkerzy pracowali dla nas, bo my się nie nadajemy, żeby biegać w teren. My się na tym nie znamy.
My się boimy snorków. Ja jestem z wolności. Jesteś z wolności. Co to za frakcja wolność? No, jest wolno, jak sama nazwa wskazuje. Także my tutaj przybyliśmy w celach badawczych. Uważamy, że zona jest dla wszystkich tak naprawdę i nikt nie ma prawa narzucać jakichkolwiek ram eksplorowania tego, co tutaj się odbywa. Dlatego my stoimy po tej jasnej stronie mocy zdecydowanie, w przeciwieństwie do wszystkich innych. Ale jak ta zona powinna być otwarta do wszystkich? Zona to jest wielkie niebezpieczeństwo, to jest zagrożenie dla całego świata. Jeżeli ona zacznie się rozprzestrzeniać, to jest aktualnie, z tego co pamiętam, czwarta zona, zostaliśmy ją wysłani, żeby ją zniszczyć, to przecież to będzie jeden wielki chaos. Jak może coś takiego w ogóle ktokolwiek powiedzieć? Już mamy z nimi już od dawien dawna, że tak powiem, zaszłości, także ja już dziś ustawię ich, że tak powiem, w najbliższej chwili. Poza bezpiecznym barem czy szpitalem na stacji Janusz, bohaterowie mogą napotkać różne niebezpieczeństwa. Na każdym kroku czekają nieprzyjazne anomalie oraz mutanty, takie jak pijawki, zombie czy humanoidalne snorki. Snorki to są takie bardzo nieprzyjemne stwory. Nie reagują, nie widzą, reagują tylko wzrokiem, reagują tylko słuchem i węchem. W ten sposób można je przekupić też. Żeby nie zostać zabitym, można coś dać snorkowi po prostu, co też jest jeden sposób na nich, albo można przed nimi uciec, jeśli się biega dostatecznie szybko. Poprosiliśmy też uczestników o to, by na chwilę wyszli ze swoich ról i opowiedzieli, co skłoniło ich do wzięcia udziału w zabawie. Przede wszystkim lubię tą grę komputerową i generalnie lubię opowieści SF. No i akurat jeżeli chodzi o granie w tej frakcji, to jest to dla mnie taka fajna zabawa w możliwość wcielenia się w szalonego, lekko naukowca, który bada tajemnice anomalnej zony. Airsoft opiera się na tym, że po prostu biegają ludzie i strzelają do siebie z kompozytu, natomiast podstawową zasadą Airsoftu jest to, że po prostu ludzie strzelają wszędzie, gdzie popadnie, jak popadnie, kogo popadnie i tak dalej. Trochę może tak kiepskie miejsce wybraliśmy. Natomiast jak jesteś na LARPie, są pewne po prostu zasady, jest amunicja, która jest rozdysponowywana, masz odgrywać jakąś konkretną lore, rolę. To jest zupełnie po prostu inne podejście do tematu, to jest zupełnie inny klimat. Na zwykłą strzelankę to może się wybrać każdy, na LARPa to już trzeba troszeczkę mieć na w głowie. Pasjonuję się światem Stalkera od dobrych kilku lat, a na LARPie w tych klimatach jeszcze nie miałam okazji być, więc to jest dla mnie naprawdę bardzo ciekawe przeżycie. Takie oderwanie się od codziennego życia. Przede wszystkim odskocznie od normalnego życia, gdzie codziennie jest monotonnie, robi się to samo. Tutaj nigdy się nie da przewidzieć, co się stanie za 5 minut. I to chyba w zasadzie jest najlepsze z tego wszystkiego. Zastanów się, poszukiwaczu przygód, czy następna edycja Stalker Silesia nie będzie dobrą okazją, by samemu poznać i zbadać tajemnice zony. Mateusz Pniewski, Kanał 99.